Więc wracając do tego, do Hearthstone'a. Tak mnie kusi. Z gatunku moje urojenia. Więc sobie tak pomyśl... Jest ta idea tworzenia talii. Talia, którą rozumiem, to jest na przykład mag. Nie, właściwie ten cały kapłan. Gdzie to będzie ta talia? To jest druid, łowca... Czarnoksiężnik, szaman, łotr, kapłan. Ona mi niezwykle dobrze siedzi, ale to właśnie przez dobór kart. Natomiast... Nie wiem... Strasznie intrygująca... Jest talia szamana, przez to, że ma właśnie... Zrobiłem jakiegoś szamana? Zrobiłem szajmana. Można coś wymyślić, bo na przykład jest właśnie... W jednym z zadań jest tutaj... sugestia, by zrobić zwycięstwo druida lub... A nie, szamana już nie ma, ostro. Ale właśnie druida lub łotra. I druid to jest coś, czego nie rozumiem zupełnie. Druid to zalega... Czy łotra... A nie, to nie jest... Druid. Druid. To jest ten taki obleśny, dziwny... Jelonek. Momencik. Kapłan, łotr. Mag. Łowca. Jest pierwszy w ogóle. Aha, w ogóle zobaczyłem coś ciekawego, że Moskit gra i przygotowuje talię. To może być ciekawe. Tak. Jak ktoś nie wie, to Moskit nazywa się Michał Rogowski, on ma imię takie prawdziwe. To jest intrygujące. Spróbujemy się połączyć z Moskitem. Cóż nie zaszkodzi go wyzwać na pojedynek. Ja tam pozdrawiam wszystkich oczywiście, Boże, jak... Ciekawe, skąd Moskit w ogóle ma grę. Nic, zobaczymy, czy Moskit chce się przyjaźnić, czy gra prywatnie, czy nie. Natomiast wracając. Talii druida nie rozumiem zupełnie. Ale można by coś spróbować złożyć. Jak damy sobie nową talię, to będzie właśnie talia druida. Ja skorzystam z opcji, która się nazywa... zaproponuj kartę. Może tam czatasz widzę ścięło. Aha, bo Ukar ustawił plus M. Nie, to mi nie wystarczy. Okej, Moskit widzę nie chce się bawić, więc ta gra pewnie u siebie. Słyszałem, że lubisz Moskita, czy to prawda? Moskit, no... Coś w nim jest, mogę tak to ująć. I tak, karty klasowe druida są dla mnie niezrozumiałe. Zwłaszcza, że mam ich mało. Mimo, że już tam odblokowałem podstawowe. Orzeźwienie jest fajne. No chyba Moskit dzwoni. Ja tam przepraszam wszystkich sympatyków tego znanego youtubera. Halo Moskit. No siemka, coś tam chciał. Ej, grasz podobno w ten, w super karciankę od firmy Blizzard. Nie, nie gram. Czemu cię widzę na Battle.net? A, bo gra znajomy mój na koncie, bo chciał właśnie dostęp do Hearthstone'a. A to ty masz Hearthstone'a w ogóle? Mam, jako tako mam. Tylko ja to odpaliłem na tutorialu i zwiesiło mi się, no razie darowałem sobie. A bo ty masz tego słabego kompa z Unii Europejskiej. Tak. Bardzo słaby komp i niestety nie ciągnie Hearthstone'a. A to nic. No we Moski, to nic, to tyle chciałem. Pa, pogadałem później. No, pozdrawiam czat, pa. Okej, okay, tyle. Moski, tak widać, można go zraportować do mnie. Nie, dobra, lepiej nie będę tego sugerował. Spróbujemy wygrać coś druidem, ale to może nie wypalić. Dziki ryk brzmi świetnie. Daj swoim postaciom 2 do ataku. To będzie takie coś... Zrobimy więc talię, która będzie talią na takiego rasza. Daj swoim stronnikom 1-1. Daj stronnikowi prowokację oraz 2-2. To było świetne. To też coś, żeby mi się pojawiało u mnie. Gwałtowny wzrost, to było tragiczne. Gniew. Zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi lub zadaj 1 punkt obrażeń stronnikowi i dobierz kartę. To było już cudowne, ale to mam tylko jedną kartę. No, można zrobić to, żeby się bić bohaterem, bo to pewnie jest jakiś klucz. Oprócz tego, to uratowało tyłek, uzdrawiający dotyk. To było też niezłe, bo widziałem to, jak dostawałem tym po dupie. Zamaszysty cios.
brzmi też cudownie. Ten żelazno-skóry obrońca potrafił nieźle namieszać, więc takie mocne karty można wtrynić. 5 punktów obrażeń dobierz kartę, brzmi świetnie. 2 punkty lub wyciszenie. Nawet te, które się tu uzbierało, są spoko. I zdolność agonia jest. No i mamy takie bezsensowne... Zaraz. Nie przesadzać mimo wszystko. Wyciszenie jest spoko, ale mi się to nie przyda. Zamaszysty cios. Agonia. I to jest już mocne. I teraz jakby do tego dobrać samych mocnych gości z prowokacją. Czyli siepacza. Czyli misia. Czyli... Wodza jakichś tam dziwnoskórych. Na deser pana takiego. I mielibyśmy coś, że mielibyśmy karty, które są mocne, plus karty do buffowania. I to brzmi absurdalnie. Potrafię teraz tego przewidzieć, ale no, trzeba się uczyć. Jedną powiedzmy... co by tu jeszcze takiego ciekawego wtrynić? Zamroź postać, prowo, szarża. Coś takiego bez sensu mocnego można by dać. Zobaczymy. Dek na murloki jest dobry. A, obszarówkę. Tylko czy tutaj jest, czy w neutralnych są obszarówki? Ta postać chyba zupełnie to nie stawia niestety. A nie, oprócz tego mam obszarówki. Mam jakiś gniew. Jeden punkt obrażeń strzelnikowi lub tam jeden ten, więc obszarówka jakaś się znajduje. Nie ma tragedii. Dzika. Tak, bez sensu. A ja wiem, jak go nazwać. Ja tak... Lelum po lelum będzie Talia. To jest... nawiązanie do klasyki komiksu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prognozujemy to, co zwykle, czyli tragedię. Ale tak się tworzy rozumienie gry, niestety. Jakiś stronnik, który zwiększają siłę zaklęć. No i to też jest niezły pomysł, tylko nie wpadłem na to. Neutrala co 5 kosztuje. Nie, już nie pomyślałem. Ktoś mówi, że będzie dobrze. GG na start. Nie można pisać GG. Blizzard strasznie rodzinną taką formę tej gry tutaj przybrał. Nie można obrażać ludzi. To jest ślub czy spadek, ktoś pyta. Spadek brzmi nieźle. Alhurion kontra Anduin Vryn. Więc domyślnie ta Talia, która moim zdaniem jest bardzo mocna. Muszę chronić dzikie. No i zaczyna się fantazja. Proszę. Damy stronnikowi... Damy stronnika, potem duszę kniei, która sprawi, że po śmierci będą mieć przyzwanie drzewca. Nie wiem, jak to można skontrować. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Plus zaczynam. I najważniejsze, że grając na czas jest korzyść, bo mamy tego misia, który zostaje... Co on to mi zrobi? No i tak nudzi. My się na razie nie ujawniamy z naszymi supermocami. Czekamy sobie grzecznie. Mówiłeś, że druid jest ciulowy. Oczywiście jest, w domyślnej konfiguracji, ale zakładamy, że jednak te karty są jakoś zbalansowane, nie? Teraz pozbijam mu tutaj. Jedyne, co można zrobić, to na przykład tak się pomścić. Urwać mu od barbakanu kamień. Okej, okay. To jest zła karta. Ona leczy, więc trzeba to będzie zabić jak najszybciej. I... no, on tego nie zrobi. On to zrobi umiarkowanie słabo. Ja też tego nie zrobię. Damy misiaka. I zobaczymy, co on na to. Nie jest nic tak, jak chciałem. Zawsze będziemy mogli ją zarżnąć w takim miłym kombie. Czyli my ją uderzymy ją potem z tego i zniknie. Czy los może trafić na coś innego niż na godnego przeciwnika? To jest beta. Właśnie Blizzard się tak nie chwali, to jest beta. Podejrzewam, że te jakieś dobory... Teraz to nie działa, nie? Ten system rankingów jest bzdurą. Bo tych graczy, mało graczy ma klucze, nie? W ten sposób. Okej, okay. I dobiera kartę. Jemu to jest na rękę, bo jest świnią. Tak to mogę podsumować. Okej, okay. Jest już miś, który jest słodki. I my musimy jak najszybciej tego lachona zarżnąć. Czas zabijać. No i następna kolejka może być ciekawa. Bo zobaczymy, z czym wyjdzie pan. Chyba, żeby wziąć to. No nic.
Same prowy i karty, ktoś tam pyta, tak, tak, deck jest taki, że są same prowokacje, plus karty jakieś bufujące tych ludzików, ewentualnie, okej, okay. Dowódca rajdu, na start, bardzo głupi pomysł, szkoda chłopaka. I co, misia, czy prowokacje? Damy coś mocniejszego, on nie powinien go mieć od razu uśmiercić. Natomiast on się zderzy z bolesną rzeczywistością. Plus, za chwilę go jakoś wzmocnimy, więc... Suma jakichś bohaterów powinna się zgadzać. Wiadomo, kiedy wychodzi Godus na tablety. Boże, a wiesz co? Myślałem dużo o Godusie ostatnio. Czyli nie oglądałem tego materiału Biskita, ale on to faktycznie dobrze rozkminił i Godus jest zły. Okej, robi się niewesoło. Bo on to jednak lepiej ma złożone wszystko. Zwierzak plus 100 i to będzie niezła rzecz. I teraz tak. To daj stronnikowi 4 do ataku lub... Aha. Daj stronnikowi 4 do ataku lub 4 do zdrowej prowokacji. I to się zaczyna to, co ja chciałem tutaj stworzyć. Zaczyna się pięknie. Problem w tym, że nawet jak dam mu takie rzeczy, to on zginie. Mogę mieć 6 kryształów ewentualnie. Mogę dorzucić misia. Mogę dać 4 do zdrowia. I on wtedy to przetrwa, tylko to takie będzie karkołomne bardzo. O, że 8 mogę... Aha, mogę mieć dużo więcej. Spalicie światłość! No nie, nie spali, chyba żeby wyskoczyć z tym. Tylko on nie wiem, czy nie ma jakiejś cudownej karty, która go zamieni w jakąś świnię. Pamiętajmy, że on może przewracać na swoją stronę te postacie. Więc tworzenie czegoś mocnego jest takie umiarkowanie słabe. Daj swoim stronnikom. Czy mogłem wyzwać kogoś jeszcze jednego? Czyli można było misia przyzwać. Okej, okay, skopałem to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najgorsze, że gość jest kumający. Niestety, on mnie teraz uderzy. Wyleczy gościa, dobierze kartę i będzie jak nowy. I to będzie GG, to będzie szybka gra. Aha, dodatkowo ma te cudowne... To są karty pay to win, czy jak? Bo teraz już nic z tego nie ruszy. Nie mam jak tej kartali rozwalić. Mam jedną obszarówkę. Błagam. Ale tak to... Czy Hearthstone czy na netbooku? Powinien ruszyć na netbooku. Jest drzewiec. Okej, okay, to było głupie. Czyli to koleś nie jest jakimś super geniuszem. Nie jest Enderem XXI wieku. Prowo. Wybierz jedno. 4 do ataku, no co my to wiedzieliśmy? Jest prowokacja, co to robi w ogóle? Niesamowity wynalazek. No, aha, jest prowokacja, więc tak dużo mu nie zrobię. Obszarówki jeszcze nie ma. Myślę, czy wystawić misia i zginąć. Szkoda by go było. Wystawmy ich kilku. No i módlmy się, tyle. Okej, no kart mu nie braknie, jest w dużo lepszej sytuacji. Możliwe obszarówki. Zobaczymy. Drzewo. Nie sądzę. Ja wiem, że mam kryształki, ale to nie jest coś, co tak warto zużyć na początek, nie? Czyli jak jest okazja, to owszem, ja nie mam totalnie pomysłu na builda. Zabija misia. Bardzo słusznie. Czy zabije zwierzę? Okej. Okay. Dobra, tam już tymi kartami po prostu mu się... To jest niesamowicie obleśna talia. I to jest coś za jeden. A, znachory. A, teraz widzę. Zadaj 5 punktów obrażeń, dobierz kartę. Pokonujemy tego, zostają te świnie. Dajemy to.
pytanie, czy poszedł na przykład w przetegowanie. Jak poszedł w przetegowanie, czyli przewrócenie, no to tragedia. On jest prowokatorem. Za mało many. Ach, tam za mało many. To nie jest problem w naszych tych. No i moja teoria jest taka, że on go zmolestuje czarem. No. Więc właśnie. To jest GG. Nie ma co zrobić tej talii. To bym mu odpowiedział, co o nim myślę, że jestem w dobrym humorze. No i tyle, no. Dupa zbita, krótko mówiąc. Dajemy prowokację, ona ginie. Możemy zabić to, zarżnąć. Buh. Ewentualnie to, ale tak mnie masakruje jak lewaka. Nie ma co. Dzięki za reklamę turnieju. Nie ma za co. Bardzo chętnie zawsze, bo info wcześniej to z chęcią byśmy powiadomili. Mogłeś nie grać tym homocy. Tak, wiem, tylko chcę tą talię zrozumieć, ale nie wychodzi niestety. Czy ma ktoś kija do Harry? Ja rozdałem już klucze, zostały tylko mi 20 kluczy dla najbliższej rodziny. I to wszystko. Jak można grać w karty na komputerze? No można niestety. Tyle. Olej tego druida. No nie wiem, no, szukam jakiejś nadziei, ale marnie to widzę. Tam jeszcze raz, jak ktoś dziękuję za reklamę turnieju, to nie ma za co oczywiście, jeśli to nie jest trolling. Idź z Łotrem. No jest teoria Łotra. To moment. Z Łotrem sprawa wygląda tak. To jest też talia, której zupełnie nie rozumiem. Czy mogę, tu w ogóle jest tylko 8 slotów? Chyba nie, gdzieś bilet nie jest tak okrutny. Łotrzyca to jest też talia, której dobrze nie jarzy. Na tym czacie nie ma troli. wracając. Łotr. Tu są takie fajne te umiejętności jak to. Podstępne uderzenie jest niesamowicie dobre. Zadaj 3 punkty obrażeń, to jest taka niespodzianka, pojawia się super. 2 punkty obrażeń z rynem też jest super. Cofnij przyjaznego stronnika na swoją rękę. Nie mam tego zbyt pełno. Trucizna do broni i spoko. Zadaj 1 punkt obrażeń, dodaj kartę. Ważne, bo no, niestety takie rzeczy są potrzebne, jak widzieliśmy tam. Tamten koleś tych kart miał mnóstwo. Cofasz drugiego stronnika, to jest super, bo to nieźle mota. I to, obawiam się, jest wszystko... Nie, jeszcze coś mam ważnego. To było słodkie. Niszczenie, to jest imba ta karta. To warto mieć. To też warto mieć. No i ten sprint warto mieć. Zostajemy teraz z normalnymi kartami, które moim zdaniem trzeba... Czy tam jeszcze jest koncepcja taka, żeby dawać sobie ostrze na przykład? Bo ona co ma? Ona ma jeden do ataku, jeden do obrony. Nie. Sztylet, 1-2. Może to też warto. Zabójcza trudnia 2 sztuki. No właśnie... Są 2 sztuki? Są. Dobra. Ogarnij kartę Bajkowy Smok. No, nie rozumiałem jej. Jest taka karta Bajkowy Smok. Ona sprawia, że... Już momencik. No, bo jakaś śmieszna. Tam nie działają czary, nie? No, jak to na smoka. Ale co się dzieje, to nie wiem. Karta Zdrada jest imba. Bo tutaj to jest coś mądrego. Wszyscy stronnicy kosztują jeden więcej. Boże, co to jest w ogóle? Agonia. Przez Wigolema. I w co tu pójść? Mam takie karty, które służą do masakracji, więc trzeba by zbudować coś, co byłoby szybkie chyba. Bo to są strasznie szybkie umiejętności. I załóżmy, że na start. No właśnie, co tu może wypadać? Murloki. To jest słodkie, bo jest tanie. Czyli coś by wypadało wystosować. Wyskakujemy z taką szarżą, z łuczniczkami. Już jest krucho, już jest źle.
jeśli mi się to nie podoba, bo nie ma prowokacji, na których to by się opierało. Mogę cofać karty i stworzyłem coś złego. Coś, co przyspieszy dobór kart. Mam kilka takich rzeczy, ale już widzę, że stworzyłem coś potwornie złego. Mam te świnie, mam te prosiaki. To nie wyjdzie. Tylko zaraz. Myślę, że to zostawiać w ogóle. Cios w plecy. Wchodzę z takimi rzeczami. I chyba przegiąłem. Bez sensu. Sprint to jest złe, tak? W sumie tak, biorąc pod uwagę kiepskość moich kart. Zniknięcie. Tu się nastawiam na jego szarże. Tylko żeby się nastawiać na jego szarże, muszę mieć kontratak. Tutaj mogę eliminować proste sieroty. Wachlarz ostrzy. No fajne, tylko to ma 3, więc na początek się nadaje. Mogę mu cofać te karty. Wchodzić z czymś takim. Wywal łuczniczkę, weź nożowników. Jakich nożowników? To jest coś też taniego. Posiada szarże, prowokacja. Szlamy są dobre. Mówię, ja tej talii nie rozumiem zupełnie, niestety. Tutaj tak, zbyt dużo kart o mocy 1, ale to są uderzenia, łuczniczki, dziki. No chyba, żeby na początku jedynkami go tylko bić. I potem to będą konkrety. Zadaję jeden punkt obrażeń, dobierz karty, ogłuszenie, się patrzę. W sumie można by tak. Teraz to jakoś znormalizuję tę kartę. Dwójki są mocne, iść w trójki. Czyli jakieś konkrety. No, inżynier jest spoko, bo popycha gospodarkę do przodu. Pan z prowokacją jest sympatyczny. Chyba, że będziemy mieć kilku tych dobiazgów. Miś fajny, miś jest bardzo fajny. Tu mam szukanie kart. Aha, i co mówisz? Nożownik? Nożownik. Coś w tym jest. Tylko czy będziemy się tak wypstrykiwać? Weźmiemy sobie to. No dobra, dzięki. Skoro ktoś poleca... Tylko to jest pierwsza karta do odstrzału, zależy kogoś dostaniemy. Ale z drugiej strony będziemy mieli... jakąś ochronę może się dało zbudować. No będziemy raszować tą talią. To są takie górnolotne taktyki. Ta prowo jest... jest fajna, ale w niektórych okolicznościach. Weźmiemy sobie może tak, parami nie ma sensu, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo. I coś, co by mogło przywalić. To jest okrzyk bojowy. Chociaż to mi się nie potencały. Piątka, komandos Gromdardy jest taki sobie. Jakby to pomotało tutaj. Dobra. Zobaczmy, to stalia chaosu. Totalnie nie wiem, co z tego wyjdzie. Załatwię broń trucizny. Mam to raczej. Okej. Okay. To jakby się dało skasować, to bym od razu testował. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak się atakuje swojego stwora, czyli stronnika, to on oddaje tak. Jest kilka zasad. A, swojego stwora. Nie wiem, czy nie zacznie, czy wszystkich można. Czasami się strasznie buntuje w tym temacie. Skąd zdobyć kod do bety? Trzeba być szlachetnie urodzonym. Po prostu. Czy ten towar będzie na tobie? Tak, muszę ten, w nowym miesiącu zacząć spamować Hearthstone'em na przykład. Niech rozpoczną się łowy. Zachowaj czujność. No będzie można uderzyć, bo czemu nie? Jest pan nożownik, jest skrytobójstwo. Nie boimy się mocnych rzeczy. Ten koleś idzie w bestię. Czyli jemu zależy na tym, żeby wystawić mnóstwo tych świń. Może po prostu zabić i zaryzykować te dwa punkty. Zaoszczędzić na następne. Mam za mało many. Mam za mało many. Czy warto trzymać ten kryształek?
Zrobimy tak. Najwyżej stracimy tą ciekawą kartę. On nie może jej zrobić pośrednio, bić mu się nie opłaca. Szkoda, że nie możemy tego podleczyć. A może być śmiesznie. Problem w tym, że nie wykorzystamy jej póki co. No bo tak. Tak się zanisiluje, tak zginie, a tak jeszcze przyzwie sobie kartę. Wyszło przykro, jakby wyjść... Tyle. Lepiej, żeby tych bestii nie trzymał. Więc... Okej, Boże, jaka brzydka świnia. Co więcej, z szarżą. Widzimy tutaj teraz ten tryb tego całego raszowania. I tak... Prowokacja... No można by udziabać i zabić się samemu, tylko to jest samobójstwo. I niestety, no, karty się losują takie, jak się losują, czyli są dosyć smutne. Nie ma stronnika, żeby dać tego 1-1, ale nie jest to, jest to jedyne sensowne zagranie. Czy on będzie mnie bił w ogóle? Kurde, źle skalkulowałem, jednak lepiej byłoby w niego uderzyć. Chyba, że pozwoli zostać Lachonowi. Wtedy spróbujemy go zbufować coś. Tyle. Jest Adin, który zadaje trudne pytanie. Reaktancja induktora i susceptancja. Pamiętam piąte przez dziesiąte. Byłem z tego słaby, niestety. Czy będzie coś jeszcze innego? Tak, zaraz skrzypki FTL na dobranoc. Jutro trzeba wstać, jest już listopad. On myśli. Powinien móc zbufować. Plus jest tak, kończą mu się karty. I ma jakiś problem. Urwę mu tą rzecz. Minus, no te moje karty są dobrane tak... Aha, to ja jestem, Boże Święty. Znaczy, nie jest tak fajnie. Jest miś, będzie mi bił. Co to za buff? To okej. Nie wiem, czy dożyję do fazy, kiedy... On strasznie zaraszował ładnie. Kiedy będę mógł to użyć. To jest fajne, bo zabijamy wszystko. I zabijamy świnie i cały czas mnie bije. No i to jest jedyne sensowne rozwiązanie, niestety. Co więcej, przeżywamy to. A tak, dobrze, jakby przeżywlibyśmy. No i tyle, no i Lachon niestety is dead. Najgorsze jest to, że wiem, że na przykład takim magiem bym to wygrał. Prowokacje, prowokacje, prowokacje. Mogę teraz skryto bić. Zabić mogę świnie. 2 plus 2. To by było najśmieszniejsze, bo on sobie z tym szybko nie poradzi. A trochę tych bestii mu obije. No i nie powinien mieć nic ten. No to się jeszcze może obrócić nawet na jakąś korzyść. On tu wystawi mnóstwo bestii. Zaczniemy je zaraz mordować. To ja spuściłem psy. Jest mściwy. Teraz my ją usuwamy i się cieszymy naszym sukcesem. To jest bardzo miłe. Nie, dobrze. Może nie, co ja dałem? Co się pomieszało totalnie. Matko boska, miałem to dać. Dobra, jest fail. GG, zgadzam się. Nie, znamiłem. Świniobójstwo. Czy tak będzie musiał przytulać te postacie? Nie, nie chcę uderzać, okej. Okay.
No on będzie mógł zabić tak czy siak. Chyba, że wyjmiemy tę świnię i jeszcze nie zabije. To jest niezranionemu. Zobaczmy. Muszę zaraz dokonać wyboru. No to do roboty. To już jest takie granie, żeby spróbować przeżyć. Ale tego się jeszcze pozbędziemy i no, takie próba wyjścia z ciężkiej sytuacji, tyle. Plus, że pozbędziemy się tego dziadostwa. I tyle. I będę mógł wejść... No, trochę brakuje cudów. No to do roboty. To jest przedłużenie agonii, ale to przedłużam sobie. Tak, a no, że mój internet padnie. Niech go sobie zbufuje. I teraz jest no, prawie miłe. Nie, jest miłe. Bo tak. Ogara lewakujemy. I wychodzimy z prowokacją. No i żywoty świętych przedłużone. Tyle. Ogar znów miał więcej HP. Co to znaczy? No, to jest minus. On może mieć tą umiejętnością zarżnąć. Więc... Hej, Manus! Hej, Manus! Job done. Zobaczmy. Teraz go wykańczaj. No niestety, ma prowokację. Okej, okay, dobiera kartę. Czy zostały mi jakieś imba umiejętności? No, to na przykład było bardzo ładne. Nudzę. Tak, ale chcę mimo wszystko. Proszę, znak łowcy. Modlimy się o kartę, która... Czy jest jakaś opcja? Nie ma, to jest koniec. To jest koniec. To jest koniec. Poddaję się. Nie daj satysfakcji, wiem. I będzie ciężko, ludzie się nauczyli w ogóle, no niestety. Tyle. Kiedy FTL? To jeszcze jedna jakąś normalną talią. Dlatego, dla równowagi jedziemy, ciemność.